Kiedy debata metafizyczna z Andrzejem Draganem? Bardzo chętnie bym porozmawiał, tym bardziej, że fundamentalnie z jedną rzeczą się z Andrzejem Draganem nie zgadzamy. Ponieważ według mnie prawa fizyki, które są stałe, niezmienne i człowiek nie ma żadnej możliwości zaingerowania w te prawa fizyki, powodują, że dla mnie jest to oczywista oznaka transcendencji, czyli czegoś więcej, co musiało te prawa stworzyć. Bo przypadkowe zestawienie, czy przypadkowy wybuch, czy przypadkowe jakiekolwiek stworzenie świata powinno być chaosem z natury, chaos to jest naturalny stan bytu, a tak poukładane wszystko, tak idealnie poukładane wszystko, jeśli chodzi o prawa fizyki, o prawa, które rządzą naszym wszechświatem, powodują, że dla mnie jest to oznaka na transcendencję, czyli na coś więcej, co te prawa stworzyło. A z tego, co wiem, profesor Andrzej Dragan widzi to zupełnie inaczej i on nie potrzebuje tej transcendencji do tego, żeby oceniać, no i też popularyzować oczywiście w znakomity sposób fizykę kwantową. Więc, ale no jakby tutaj na tym poziomie takim fundamentalnym mamy, bo tam już nie chodzi o naukę. Bo żebyście mnie nie krytykowali, że ja tam z profesorem Draganem się próbuję jakby rywalizować. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że fizyka i nauka i wiedza dochodzi do momentu, kiedy już trzeba sobie odpowiedzieć na pewne pytanie, które nie ma nic z nauką wspólnego. Tu trzeba logicznie, na swoją logikę oczywiście, podjąć jakąś opinię, czy coś te prawa fizyki stworzyło, czy one są samoistne i są od zawsze. Ja uważam, że je coś stworzyło. Z tego, co wiem, profesor Dragan tego nie potrzebuje. I tylko tyle, ale bardzo go cenię za popularyzację nauki, za popularyzację fizyki kwantowej.